Kabak San Cristobal de las Casas. Bye San Cristobal de las Anusas. Teraz idziemy do wodospadów Agua Azul, a potem do Palenque, gdzie znajdują się największe mezoamerykańskie ruiny w Meksyku. Byliśmy wczoraj w hotelu i ten pan, który jest, miał taką grupę, którą woził po Meksyku Polak, pytał się nas, gdzie jedziemy, no i my powiedzieliśmy, że to Palenque. Mówi, o, to tam, gdzie zginął ten koleś, znacie tą historię? My, że nie znamy. I ponoć jakiś Polak z Argentyny na rowerze jechał do Kanady. Nie, odwrotnie, no z Kanady właśnie, do Argentyny. No jakoś tak. No i niżej. No jest, są te teorie. Jest teoria polska, że po prostu ktoś go tutaj zabił, a teoria rządu meksykańskiego, że miał wypadek. Stało, że miał wypadek. Ale ten gościu w ogóle pomylił dwie historie, bo mówił, że tutaj głowę znaleźli rowerzysty, ale głowę znaleźli Polaka pracującego w Guadalajarze, a rowerzysta nie stracił głowy. No, że w Chiapas nie jeździć. Nie jeździcie nocą czasem po Chiapas, moi drodzy. Aha. Nie, nie, nie. Bo stracicie głowę. Bo stracicie głowę. Ile zapłaciliśmy? Trwało od rana, to nie jest tak, że 40 plus 25, czyli 65 na osobę. Tak, pesos. Dwa razy musieliśmy bilety kupić, bo wiadomo. Zaraz się okaże, że za parki musimy zapłacić. Zaraz okaże się, że za wychodzenie z auta będziemy tak, musieli kupić bilet. Tak, 3 minuty, nowa bramka. On już czeka na nas, ten mały. Okej, okay, let's go for the adventure, ladies and gentlemen. Właśnie dojechaliśmy do Palenque i teraz jedziemy do... Zona archeologiczna Palenque, to są największe ruiny mezoamerykańskie w Meksyku. Gdzie jesteśmy? Zona archeologiczna Palenque, są to największe majańskie ruiny w całym Meksyku. Awokado spadło z drzewa? Tak. To jest dziewokado. Wyglądają jak a**l plag. A, Grzesia się nie śmiała, to nic. Ale pyszne. No chyba. Wow! Insane! What a wonderful world! Wszyscy nam proponują mushroomsy tutaj. Grzybki halucynogenne. To mogłoby być przeżycie. And cut! Bored as f***. No jest jacuzzi? Si, teraz chłodno. Ten śniadanie. No. Ale śmieszne, no. Ciekawy w ogóle pomysł. O, teraz masz garaż. Nasz garaż. Najbezpieczniejszą trasę przejechaliśmy. Najniebezpieczniejszą trasę przejechaliśmy w Chiapas. Nic nam się nie stało. Formacja. Gosia chciała chociaż rękę stracić. Albo palca. Za kierowcę. Za kierowcę. Nie jedź w nocy, mówili, kurde, nie jedź w nocy. Nie jedź, Margarita. Co to jest, Piotr? To jest przejście dla małpek. A skąd ci wzięło słowo gringos? Jest kilka teorii, ale mam swoją ulubioną, że za czasów wojny meksykańsko-amerykańskiej, a było ich kilka, amerykańscy żołnierze mieli zielone mundury i Meksykanie mówili do nich green, go, czyli zieloni odejście. Wow.
Jesteśmy w miasto pirackie Campeche. Miasto, w którym Piotr powiedział, że kręcili wszystkie Pirata Karabinów. Nic takiego nie mówił, skradziku małe. To są wszystkie oryginalne budynki zbudowane jak było piraci. Tak? Nie. Piraci są. Jesteście bardziej spoceni niż godzinę temu. Jak? Ostre. Tak, ale czekaj, ile? 300 zł zapłaciliśmy za 4 osoby? Ale to było bardzo drogie generalnie jedzenie też. 300 zł. Kraby, krewetki, ryby, no to drogie jedzenie. No tak. Kasia ma alergię do margerity. Ale jest pyszne, jak to jest spoko. Ja nie będę przy takim stole siedzieć. Trudne. Pokaż tutaj. Io bebo a margarita. Otra, otra. 270 lat ma ten mur. 270 lat. Nie. Jedziemy! Ostatnie 6 godziny! Drogi! Jak się czujecie wszyscy? A moje owoce morza szybko wróciły do morza. Bo teraz idziemy do destynacji plaża i będziemy tam się wylegiwać pełne 3 noce, 2 dni. Bez jeżdżenia i bez objazdówki. Road trip jest fajny, ale poleżeć sobie brzuchem do góry też jest. Są cenotes. Cenotes, przepraszam. Bardzo popularna atrakcja meksykańska. Pod koniec wycieczki zmieniamy się w zwykłych turystów, płacimy duże bilety, idziemy do najpopularniejszych miejsc. Romantyczne. You said the life is? Yeah. It's a mandatory, because the water is very heavy. Very rich in calcium. The water is heavy. How about the water? Touch your skin, it's very soft, like a baby. Whoa. Too small for you. Jesteśmy teraz w drodze do Cancun. Mamy 2 godziny do Cancun i podrosło paliwo bardzo dużo. Nie dwukrotnie, ale 0,5-krotnie też nie, ale... O Boże, jesteśmy w raju! Hello! No tylko może. Chodź, zobacz, rajska plaża. Co to jest? Po co nam to tutaj? Nie wiem, ale... raczej taka, bym powiedział, brzydka miejscowa. Ale fajny zapach jest za to. No. Rybski. Mhm. Rajskie plaże. Boże, śmietnik. No ale to co, odpoczniemy. O, jest żółto-brązowa. No i to jest... miejsce, w którym skończymy naszą wyprawę. Rajskie. Czemu? Co? Ale daleko jesteśmy chyba od, mówiąc wprost, jedzenia i picia. No. Czemu się tak śmiejecie? Naprawdę jest opleśne. Chodźcie się kąpać do wody. Chodźcie poczuć zapach wody. To jest najlepsze wykończenie vlogu. Month of May.
kochani, jedziemy do Tulum, mam tam parę znajomych DJ-i, kilka ludzi mają sklep odzieżowy, mam takie fajne bielizny dla kobiet, fajne stringi, takie rzeczy, jest pompa, nie? Ja mam taką obserwację, że jak niby ten samochód wypożyczony z jednego stanu do drugiego, to jest dość droga impreza. Ale tak się zacząłem wczoraj zastanawiać, czy siedzenie przez 2 tygodnie w Tulum jest tańsze. Moim zdaniem nie. Twoim zdaniem? Nie. Ile doceniać na 10 wasz level excitement? Nie, no to jest, będzie dobrze już. Mi się wydaje, że będzie super. Ogólnie te pokoje były na promocję i okazało się, że to nie są pokoje, tylko to są tipisy, które wyglądają o tak. To są tipisy i chodzi o to, że dzisiaj i jutro będą mieli imprezę dosłownie w knajpie, która jest za tipisami, która jest beach club, a nie knajpa. Czyli tutaj mamy tipisy, czyli pokoje, i tutaj mamy imprezę. A no i oczywiście nie mamy toalety ani prysznic. Musimy gdzieś tam pójść obok parkingu i tam się znajdą te rzeczy. Zobacz, fajnie, pasuje mi, nie? O kurwa, zajebiście. Fajne, plaże są naprawdę piękne. Plaże są piękne, bo oni non stop na tobie wymuszają tipy, nawet jak nie chcesz im dać, to on po prostu passive aggressive, a ja się znam na takich rzeczach. Po prostu kończysz ten wyjazd, oprócz tego, że z rajskimi plażami, to mówiony na to, że ktoś próbuje wymusić na tobie coś, czego nie chcesz zrobić. A jak jesteś po 10 latach terapii, to you know how it works. Co? Musiała znów wrócić, musiała iść do Dorotki. Przerobić to. Wzięliśmy zapewnik, że łazienki są w pokoju. Teraz to jest taka. Niczego nie można brać za pewnik. W Tulum. Tak. Druga szansa cenotę. Czyli Cenote Corazon, miejscówka, która już była sprawdzona przez małżeństwo, które siedzi naprzód. Co jest? Oddajemy nasze kochane auto. Tak, oddajemy trochę auto, porysowane. Jesteśmy troszkę zmelanżowani, bo nie mam, nie wiem, co innego może robić w Tulum, jak po prostu trochę zaszaleć. Spałem z 2 godziny i chyba nie jest tutaj w dobrej formie, oprócz tego, który kameruje. Yeah! To jest, uważam, koniec naszej wycieczki. Tutaj możemy się pożegnać. My jesteśmy potwornie zmęczeni. Zrobiliśmy big pożegnanie party. To jest steak. Widzimy się poza Ośką. Widzimy się poza Ośką.